dostępność jest wtedy, kiedy mogę żyć tak jak każdy z was. Mogę uczestniczyć dokładnie tak jak wy w społeczeństwie i mogę na równi z wami chodzić do pracy, do szkoły. Zastanawialiście się, czym dla was jest dostępność? Może wydaje wam się, że dotyczy tylko osób na wózkach, niedowidzących, niesłyszących. Nie. Każdy z nas, również ja, prędzej czy później możemy poczuć, jak to jest, gdy nie można w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Rodzimy się ze szczególnymi potrzebami, ulegamy wypadkom, starzejemy się. Dlatego pracodawcy, urzędy, punkty obsługi powinny mieć te potrzeby na uwadze i podejmować konkretne działania. Co robimy my, Polski Bank Rozwoju? Dbamy o pracowników ze szczególnymi potrzebami. Otworzyliśmy się na nich, a także na wszystkich naszych partnerów i klientów. Organizujemy dostępne wydarzenia, dostarczamy dostępne dokumenty, rozmawiamy z klientami dzięki tłumaczowi języka migowego. Dla nas aspekty społeczne są równie ważne jak sprawy gospodarcze. Mamy je w naszym DNA od prawie 100 lat. Wspieramy zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Zrównoważony, czyli uwzględniający potrzeby wszystkich. Wierzę, że nasze działania przynoszą realny skutek, bo dzięki temu możemy budować nie tylko lepsze jutro, możemy budować lepsze, dostępne dziś dla każdego.